nam Superjet Pakaluczek, dawaj, ale wyskakujemy, co tu się dzieje? A, Pipek, chyba mamy za słabego jetpacka. Nie no, mi nawet dobrze idzie, poczekaj i o, wykoleiłem się. No nie, ale to był słaby skok. Musimy ulepszyć naszego jetpacka, Pipek, żeby przeskakiwać wszystkie te kule. Wow, jak ty wysoko lecisz, ja też tak chcę i uwaga, myk, też wyskakuje tak mega wysoko, ale zaraz nie dolatuje, a jednak czekaj, weszłem w jakiś kwadracik i mogę jeszcze raz skoczyć i no nie, zatrzymałem się. Dlaczego ten jetpack jest taki słaby? Trochę jestem wkurzony, chciałbym mieć troszeczkę lepszy. Tutaj pisze upgrade'y, mogę go ulepszyć za 100 pieniążków, 200 i nawet 300. Mam już na maksymalnym levelu ten podstawowy jetpack. Ej, Pimpek, to ty teraz będziesz tak szybko lecieć. Dobra, ja też muszę. No dobra, ty chyba wyleciałeś dosyć mocno, a ja zaraz, czemu ja tak słabo poleciałem? No nie, ten plecak, on został oszukany. Pimpek, musisz się tutaj dobrze ustawić i wtedy jak wylecisz, to możesz latać. No co to ma być? Wiesz co, ja nie będę tym słabym jetpackiem latać. Tutaj są jakieś jetpacki do kupienia i mam za 450 troszkę lepszy jetpack. Hehe, kupuję go. Ej, Pimpek, ile ty mi dałeś kasy? Ja tyle nie mam. Zobacz, on jest taki ulepszony, ma takie jakby wiatraczki i mogę teraz użyć dwa skoki. Uwaga, skaczę raz i uwaga, skaczę jeszcze raz. Wow, ale mnie wybiło. No nie, ale i tak słabo poleciałem. A ja cię wyprzedziłem, Pipek, patrz, byłem dalej od ciebie. Widzę to, no dlaczego ty jesteś lepszy, mając słabszy plecak odrzutowy? To jest nie fair, ja chcę coś kupić. Kupię podwójną ilość pieniędzy i teraz będę mógł dwa razy szybciej kupować najlepsze jetpacki. Ej, chwileczkę, ale to jest chyba nielegalne. Dlaczego ty to kupiłeś? No patrz na to, zaraz, jak cię by tak wybiło, ale mnie wybiło wyżej i wow, jak ja poleciałem, wow! Ej, ale ty byłeś daleko, no nie, ja też tak muszę. Widziałeś to? Ja byłem na 800 odległości, a ty pewnie na 500, co lamusie? O tak, byłem trochę mniej, ale spokojnie, za chwilę będę lepszy. O, ja nie mogę, jak mnie wybiło, 1300, to jest chyba mój rekord, matko, jak ja daleko zaleciałem. Niestety za daleko z takim jetpackiem nie zajdziemy, a tutaj widzę jakiś sklep zoologiczny, czyli możemy kupić pety, żeby mieć jeszcze lepszego jetpacka i zaraz wypadł mi jakiś mega słaby pet, ale on całkiem fajnie wygląda. Dawaj, Pimpek, musisz lecieć jetpackiem, bo ja już zdobywam punkty. No dobra, to ja też lecę i uwaga, wow, ale mnie wybiło i teraz lecę dosyć daleko, ale cały czas nie potrafię przejść przez ten pustynny teren, no o co tutaj chodzi? Haha, Pimpek, nawet pieniądze nic ci nie dadzą, jesteś słaby. Spokojnie, teraz mi się uda, patrz jak mnie wybiło i uwaga, może uda mi się zdobyć jeszcze jeden skok, no nie, ale chyba i tak udało mi się zdobyć rekord, a no nie, jednak to było dosyć słabe. Ej, dobra, ty jednak jesteś bardzo mocny, też muszę tak skakać. Co ty w ogóle mówisz, to jest nieprawda, ja teraz muszę ulepszyć troszeczkę ten nasz jetpack i kosztuje on aż 600 motyt, co trochę mnie nie stać. No dobra, a ile dostanę monet za ten super skok? Wow, ale lecę, czekaj, to na pewno będzie rekord i uwaga, no nie, zawsze w tym samym miejscu. Patrz, Pimpek, jaki ja teraz ja mam jetpack. Ej, ty masz to samo co ty, no dobra, to w takim razie dawaj, zobaczymy kto poleci dalej. 3, 2, 1, lecimy i patrz jak ja lecę daleko, o, chyba cię prześcignę. Ej, chwilę, to był mój pierwszy skok, muszę się zaznajomić z tym. Nieprawda, to nie ma znaczenia, ty już wcześniej też skakałeś, no to dawaj jeszcze raz. Wow, i co, i tak jestem lepszy, ale chwila, ej, tobie chyba troszkę lepiej poszło tym razem. O tak, mam 1500 odległości. Sekunda, a ja mam jeszcze dwa skoki, używam ich w tym momencie i mam aż 2000 odległości. Ej, nigdy tak daleko nie byłem. Ty oszukujesz, to jest niesprawiedliwe. Nieprawda, doszłem aż do piramidy, rozumiesz to? To jest mój nowy rekord i mam teraz tyle pieniążków, że mogę ulepszyć ten plecak na maksa i może kupię sobie zaraz następny. Ej, jak to następny? No nie, Pimpek, co ty mówisz? Widzisz, jakie to jest proste, wystarczyło tylko wydać troszkę robuxów i od razu ma się pieniążki na lepszy plecak. Ej, ale to jest niesprawiedliwe, ja nie mam tyle. To jest niesprawiedliwe, że wydałem robuxy i wiesz co, to nie koniec, przydałoby mi się troszeczkę pieniążków, na przykład taki pakiet za 150 robux, na pewno mi się teraz przyda. Ej, chwileczkę, 150 robux, przecież to jest bardzo dużo. Co ty mówisz, to nie jest aż tak dużo, jak ci się wydaje. I uwaga, kolejny plecak, 1300, wow, jaki on jest drogi i zobacz, jest troszeczkę lepszy, ale nie na tym
tyle, co mi się wydawało. O tak, Pipek, ja muszę lecieć dalej, bo muszę mieć więcej kasy od ciebie. No dobra, co ty powiedziałeś? Chwila, wow, jak ja teraz wyleciałem. Ej, te jetpacki faktycznie dają radę, one się robią coraz lepsze. I chwila, mam aż 3 skoki, nie zużyłem jeszcze żadnego. I jak ja daleko jestem, ale chwila, nie doleciałem nawet do piramidy. Pipek, ale to jest niesprawiedliwe, ty masz monety razy 2. No właśnie, czyli zarabiam 2 razy więcej i lecę 2 razy więcej i uwaga, wow, czekajcie, jeszcze jeden skok dostanę, ale mnie teraz wyleciało, przejdę przez tą piramidę, czy nie? No, nie wytrzymam, jestem trochę dalej, ale i tak się tutaj zatrzymałem. A ja, Pipek, już przeszedłem tą piramidę, to mój nowy rekord. Co ty powiedziałeś? To jest niemożliwe, nie wierzę ci, dopóki nie zobaczę tego na własne oczy. No dobra, to za chwilę możemy się pościgać, Pipek, bo naprawdę ja już ogarniam. Co ty powiedziałeś? To jest niemożliwe, ja ci jakoś nie potrafię uwierzyć. A czekaj, ja chyba mogę kupić zaraz najlepszego drugiego jetpacka i sekunda, on kosztuje 1500, serio tak mało? Patrz co ja mam! No Pipek, ty masz jakieś pety, co jest grane? Mwahaha, i nawet taki super plecak, widzisz jak on wygląda? On jest taki żelazny, no i oczywiście lecimy na sam koniec i powiem ci tyle, on naprawdę mega dużo daje, polecam ci go kupić. Ej Pipek, ale ja nie mam tyle kasy, co ty? Ojeju, jak mi przykro, no to sorry, chyba jesteś troszeczkę biedny, haha, a ja jestem, wow, prawie na wulkanie, ciekawe co jest dalej. Jak to na wulkanie, Pipek, ja nigdy tam nie byłem. Serio, Luczek, a ty w sumie możesz się już chyba poddać, bo nigdy nie będziesz tak daleko jak ja i uwaga, mam aż 4 skoki i tyle ulepszeń, zobacz jak ja lecę, o matko, i jeszcze na czubek piramidy wskoczyłem, to jest niesamowite. Pipek, ty jesteś jakiś niepoważny. Co ja tutaj robię, chwila, proszę, chcę jeszcze jeden skok, o mam go i zaraz może jeszcze jeden tutaj, no nie, nie udało mi się, byłem prawie na środku wulkana. Jak to tak daleko, ja nawet nie wiem gdzie to jest. Serio, dostałem tyle monet, ale wiesz co, to jest cały czas mało, ja muszę kupić jeszcze lepszego peta, żeby zarabiać jeszcze więcej pieniążków. I uwaga, co dostanę takiego, no nie, to nie jest dobry pet, te pety za pieniądze są słabe, ale tutaj są też pety za klejnoty, o tak, to mi się bardziej podoba. Pipek, nie kupuj tego, to już jest za dużo, ja tego nie mam. Co ty powiedziałeś? Nie ma opcji, muszę kupić klejnoty, na przykład 2500, czemu by nie? I teraz mogę kupić super jajko, które pozwoli mi lecieć mega daleko, na przykład za 400 klejnotów. Dawaj mi je, uwaga, to było słabe, ale dostaję trochę monet i zaraz, o nie, moje wszystkie klejnoty, ale tragedia, nie dostałem nic ciekawego, co to miało być? Teraz mam taką poszlakę i troszkę lepsze pety, to ja rozumiem, ciekawe, czy pomoże mi to w osiągnięciu lepszego wyniku w jetpacku. Na pewno ci to nie pomoże, Pipek, to, że wydajesz robuxy, to nie znaczy, że jesteś lepszy. No czemu ty tak mówisz? Ej, zaraz, czemu mnie tak kręci? Co mi się dzieje? Ej, ja chyba zbugowałem grę. Ej, ty jesteś cheaterem, wiedziałem o tym, musisz zostać bana. No serio, Luczek, co ty w ogóle mówisz? Nie jestem żadnym cheaterem, po prostu wydaję uczciwie robuxy i wiesz co, akurat mi nie starczy trochę pieniędzy, więc to jest idealna pora, żeby troszeczkę kupić monet za 200 robux. No Pipek, za 200 robux, ty oszalałeś. Serio, trzeba to kupować, bo niestety te jetpacki są strasznie drogie i mam tutaj kolejnego. Wow, patrz, on ma w środku lawę, a ty, Luczek, gdzie jesteś? Ty pewnie nie masz niczego w tym swoim jetpacku. Zobacz co mam, Pipek, stoję teraz koło ciebie. A nie, ja już poleciałem i wiesz co, ale ten jetpack jest mocny. On jest 2 razy mocniejszy niż poprzedni. Co tu się dzieje? Serio, tu się tak opłaca kupować te monety. No nie, i wpadłem do lawy. Ha, Pipek, ty jesteś taki słaby. Dawaj, zobaczymy, zróbmy wyścig, kto będzie szybszy. No dobra, ale ja nie będę używać skoków. 3, 2, 1, leć pierwszy, a ja lecę, o, za wysoko! Haha, Pipek, ty to przegrasz! Nie no, niemożliwe, zobacz, ej, chyba cię widzę, czekaj, używam moich skoków i jesteś tutaj tuż za mną! O nie, ja już przypadłem przed tą piramidą! A ja miałem jeszcze 3 skoki do użycia, serio, jestem taki mocny, z najmocniejszym jetpackiem na świecie i jeju, tutaj są takie drogie te upgrade'y, ja nigdy tego nie zdobędę, ale mnie to nie obchodzi, chcę mieć najlepszy jetpack! A powiedz mi, Pipek, ile ty w ogóle robisz metrów? Teraz mam aż 4000 i to jest jeden z najgorszych moich odrzutów! Ja, Pipek, teraz robię 2000, to chyba nie jest mało. Co ty powiedziałeś? 2000! Ale beka, haha! Ja robię po 4 i to na luzie, teraz zrobię może nawet 6! Ej, Pipek, nie śmiej się ze mnie, bo jestem naprawdę dobry! Nieprawda!
prawda, ty jesteś lamusem, masz taki słaby jetpack, a ja mam za to najlepszy i wow, znowu wyskakuję do tych 4000 metrów. To jest cały czas mało. A ja mam 3000 już, Pimpek, za chwilę cię dogonię. Jak to 3000? No nie, nie pozwolę na to, szybko musimy doładować więcej robuxów i więcej monet. Ty co, Pimpek, przecież to jesteś niepoważny jakiś. Sorry, Luczek, ale nie pozwolę ci mnie prześcignąć, kupujemy tutaj ulepszenia plecaka i dawajcie szybko kolejny jetpack, ale on jest wykokszony. Co ty, Pimpek, robisz? Dlaczego ty to kupujesz? Serio, kupię jeszcze jednego jetpacka i dolecę na sam koniec mapy. Wow, ja już lecę na niebie i chwileczkę, on jest taki silny. Co tu się dzieje? No nie, uderzyłem w coś, ale nie fart. Nie no, Pimpek, ty jesteś niepoważny. Czemu ty kupujesz tyle rzeczy za robuxy? Bo ja kocham jetpacki i kocham wydawać robuxiki. Zobaczcie, jak lecę. O matko, chwileczkę, użyjmy parę skoków, żeby tylko lecieć jak najwyżej. I co to jest za kraina? O matko, my prawie dolecieliśmy na sam koniec. Ej, Pimpek, to weź mi daj trochę robuxów, jak tak lubisz. Sorry, Luczek, ale nie mogę ci ich dać. Wiesz, ja mam bardzo mało, ja oszczędzam. Tak, bardzo mało. Właśnie przed chwilą kupiłeś sobie pakiety. I wiesz co, kupię jeszcze raz, bo potrzebuję najlepszego jetpacka na świecie. Ej, nie, nie kupuj tego, proszę, ty, ja cię nigdy nie dogonię. Mwahaha, mam aż 30 tysięcy punktów i uwaga, ile kosztuje ten jetpack? No nie, 13 tysięcy. Serio, tak dużo? Ale spokojnie, na pewno go dostanę. Chcę mieć najlepszego jetpacka na świecie. Nie no, Pimpek, nie stać się, nawet nie ma opcji, że to kupisz. O tak, kupię to i zostanę najlepszą osobą na jetpacku na świecie. Tylko sekunda, wow, jak ja wysoko lecę, jestem nawet pod jakimś dobiu. Co tu się odwala? No ty, Pimpek, mówisz, jak ty jesteś daleko. Serio, ja nie wiem, tu już jest 8000 metrów i ja cały czas lecę do przodu. No dawajcie, wybijcie mnie jeszcze trochę. No niestety, 8400, to jest mój rekord. Ja jestem trochę bliżej, ale i tak byłem daleko, byłem na 3000. Co? To jest taki słaby wynik. No nie wytrzymam, a ja teraz spróbuję wchodzić w każdy możliwy kwadrat, żeby wybijał mnie on jak najdalej. I teraz lecę tak daleko. Wow, już pobiłem mój rekord o 2000. No Pimpek, jak ty to zrobiłeś? A ja teraz mam rekord, uwaga, 3,5. Ja mam 10, ale niestety się zatrzymałem. Ehehe, ale to było słabe. I mam już pieniądze, Luczek. O tak, na najlepszego jetpacka na świecie. On wygląda jak rakieta i nawet ma takie dopalacze. Pimpek, to pewnie jest drogie, co? To mnie kosztowało aż 13 tysięcy, ale za to jak mnie wybija, wow, co tu się odwala? O, Pimpek, jak ty tak lecisz? No nie, niestety przywaliłem w jakiś słup, ale spokojnie, zaraz to się zmieni. Teraz na pewno pobiję mój rekord i uwaga, ale że wyleciał, co tu się dzieje? Ej, ja serio jestem chyba najlepszą osobą na jetpacku na świecie. Nie no, Pimpek, jeszcze nie byłeś na końcu, więc nie jesteś najlepszy. Co ty powiedziałeś? No nie, jeszcze ci pokażę, jak ja się odbijam, a ty w ogóle to nawet do 4000 metrów nie doleciałeś. No bo Pimpek, ja jestem trochę gorszy i nie wydaję robuxów. Wkurzyłeś mnie, Luczek, mówisz cały czas, że masz lepszy plecak odrzutowy ode mnie. No dobra, to sprawdźmy to raz na zawsze. Kto teraz doleci dalej, ten wygrywa. Uwaga, Luczek, jesteś gotowy? Jasne, że tak, jestem gotowy, będę pierwszy. No dobra, troszeczkę poleciałeś, mega daleko, ale patrz jak ja lecę i o, ty już jesteś pode mną. Sorry, ale ja lecę wyżej od ciebie. O nie, ja jestem prawie na wulkanie. No co? A ja jestem na cukierkach i zaraz. A, niestety się zatrzymałem i nie dostałem kolejnego jumpa, ale sorry, mam aż 9000 metrów. A ty? Ja miałem 3000, ale i tak byłem lepszy od ciebie. Nieprawda, Luczek, bo mój jetpack był najlepszy.